Witajcie. Oto moje cudaczne dyniowate warzywka. Pierwszy numer. Cetriolo limone. 2 lata temu wysiałam. Ale to nie nasz smak. Nie zebrałam nasion, czego przeogromnie w tym roku żałowałam. I szukałam tegoż opakowania. Pewna będąc, że go wyrzuciłam, ale szukałam i całe szczęście, że uczepiłam się tych poszukiwań. Parę nasion jest. Chcę jeszcze raz to wysiać, spróbować. Teraz dalej. Patisony o nazwie żółw. Nieozdobne, jadalne, takie piękne. Różnego wyglądu nasiona były. Pogrupowałam je, typując tym samym, że to są jakieś tam odrębne odmiany. Powszechnie znane. Kiwano w Polsce takie podłużne, uprawiane jest. Ciekawy kształt. Zapach banana i smaku kiwi. Teraz dalej. Kiwano, ale okrągłe, również z takimi kolcami, nawet większymi. I tu ma być posmak nieco inny. Nie pamiętam jaki. Tu jest banan i kiwi, a tu coś tam innego. Te nasiona są bardzo fajne w dotyku, bo one są takie jakby lekko puszyste, mięciuśkie, jak welur. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. Oraz patisson o nazwie Big Luck. A charakteryzuje się tym, że jest przecudowny, zielony, w różnego rodzaju smugi, wzory. Ekstra, po prostu ekstra. Te też są niczego sobie patissony, co? Niezwykłe. A teraz dalej seria ogórków. Pośród tych ogórków jest jeden. Ogórek melon. Ogórek melonowy. Wspaniały. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. Oraz chiński biały. Długi biały. Biały anioł. Silnie podobno rosnący. Białko. Takiej wielkości jak ogóry na korniszony. Ale tu jest odpowiednik, tak myślę, polski. White Wonder. Zobaczymy, czy będą bardzo identyczne. Chociaż w przypadku ogórów to trudno stwierdzić. Teraz tak. Chiński cud. On tam jest, zdaje się, że odporny na suszę. Tuan Juan Dickfleet. Z Niemiec niby wywodzi się. Niezwykły wygląd. Brązowy ogórek Kibedi Brown. Wspaniały, podobny do gruzińskiego. Gdy gruziński przejrzewa, to wygląda jak to. I tu również brązowy Sikkim. Możliwe, że ten oraz gruziński to jest to samo. Zobaczymy, o ile uda się stwierdzić. Ogór gigant z 4,5-kilowego. Ogór F1 Solon z nasion profesjonalnych. Dalej mamy frykas F1, konserwowy ogóras, soplica F1, telegraf i jest tu jeszcze szeryf, ale część też ogórów będzie wysiana na, przepraszam, wprost do gruntu. Na razie z tego wszystkiego zrobiłam, poza szeryfem, zrobiłam rozsadę. To znaczy wysiałam dzień temu i dzisiaj. A tak wygląda pomieszczenie. Tego dużo, dużo więcej jest, ale już bardzo dużo arbuzów wykiełkowało, powynosiłam do oranżerii. Dzisiaj ma być ciepło, to ruszą na słońce, na dwór i będzie taka latanina, słuchajcie Państwo. O, proszę. Wczoraj śladu wieczorem nie było widać, żeby cośkolwiek chciało kiełkować. Natomiast dziś rano, godzina 9, w takiej fazie już są. I właśnie tak codziennie zbieram, 2-3 razy dziennie nawet, i wynoszę do oranżerii. Ale tak jak mówię, dzisiaj będzie ciepły dzień, idą na dwór. A późnym popołudniem trzeba schować, żeby nie miały za zimno. Co tu jest jeszcze ciekawego? W zasadzie nic. Nasiona arbuzów nie kiełkują od 17 kwietnia. Tu jakiś gigant, aha, melony giganty 2 również nie kiełkują. Tu rosną dosiewane na biegu 16 kwietnia pomidory.
Niedosiewane, wysiewane, bo nasiona przyjechały późno. Takie fajne odmiany. Z późno przyjechanych, że tak się wyrażę, nasion orzeszki, stepniak, orzeszki ziemne. Takie maleńkie są, ale patrzcie, jak fajnie wygląda, jak ze środka orzeszka wychodzi. Wychodzi zielone. Tu jest jeszcze orzech rozpołowiony. Tu mamy inną fazę tej samej odmiany. To też ta sama odmiana. Ten takiego wigoru nabrał od maleńkości już. Kolejny. A tu są te wysiane znacznie, znacznie wcześniej. No i cóż. Cóż powiedzieć. Dużo tego jest. Ale wiecie, niektóre nie chcą kiełko. O, macie. Teraz jeszcze tu jeden z arbuza 60-kilowego. Wychylił łepek. Tu nie chcą dynie figolistne i szyntozy kiełkować. Różnie z tym kiełkowaniem jest. Ogólnie zobaczymy. W zeszłym roku 1/4 w ogóle nie wykiełkowała. Teraz się zmartwiłam, że już nie kiełkują. Chociaż ja jeszcze się nie przestawiłam na szykowanie stanowiska dla tych wykiełkowanych. A one już szalone kiełkują. No to dobrze. W sumie to bardzo dobrze. Tu kolejne do kiełkowania czekają. Dobra. Wyniesiemy to i zobaczycie Państwo. O, a tu jeszcze na przykład pudła, w których folią dno wyłożyłam. Właśnie arbuzy tam kiełkowały. I ja... Zaraz. I ja opróżniwszy zyskuję trochę miejsca, ale nie do końca, bo te wysiewy idą przecież, że moje. Dobra, już prawie jesteśmy w tej oranżerii mojej. Tak bez ładu i składu na razie poustawiane, bo jak wspomniałam, będą na dwór wychodziły. Parara, zaraz, bo tu są pomidory też pikowane, nędza. Nie wiem, co z tych pomidorów będzie. Załatwiliśmy je, że tak powiem, nie przykrywając na noc albo nie zabierając z foliaka. I one były fioletowe, po prostu fioletowe. Odżyły co niektóre, ale już jest przecież 2 maj. Tak, Frecia? Czyli tu mamy arbuzy. Jest melony też, jak szalone zaczęły. Czekajcie Państwo. Tu są arbuzy giganty. Z różnej wagi pochodzą. Czyli tu mamy arbuzy. No tak, tu wyżej, patrzcie, już się wyciągają, już mało słońca, mało światła. Tu są melony. One też były wyniesione natychmiast, jak wylazły z ziemi. Ale wystarczy noc, by tak się wyciągnęły, zanim ja rano pójdę i skontroluję. I tu... Ale chociaż wspaniała odmiana, prawdopodobnie wykiełkowała, bo rok temu nie. Nie udało się. A tu jest o białym miąższu arbuziaczki. Melia F1. Tu jest jakiś silny. A, to ta przebrzydła zielona torpeda, którą na próbę w tym roku wysiałam. Dobra, na tym kończę i pozdrawiam Państwa. Cześć.